W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się tak dzięki temu, że mimo trwającej ponad 100 lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się rusyfikacji i germanizacji, Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu wolności i niepodległości. Gdy w październiku i listopadzie 1918 roku kończyła się I wojna światowa i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy 11 listopada 1918 roku przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej, przyjmując funkcję naczelnika państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski. W uroczystościach rocznicowych wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Biłgoraja. Po nabożeństwie obchody przeniosły się na skwer obok kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odegrano hymn Polski i wciągnięto na maszt flagę. Kilka słów na temat dziejów Polski do zebranych skierował dr Adam Balicki. Przed wybuchem I wojny światowej na ziemiach Polski ukształtowały się dwie główne orientacje polityczne, które odnosiły się do sposobu walki o niepodległość w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej. Obóz związany z Józefem Piłsudskim, zwanym obozem proaustriackim, zakładał, że największym wrogiem Polski jest Rosja. I to właśnie u boku Austrii, Austro-Węgier wówczas, czyli u boku państw centralnych, należy przede wszystkim pokonać Rosję. I w ramach właśnie tutaj tego czynu zbrojnego i później zmienionej już sytuacji politycznej w Europie wywalczyć niepodległość. Druga orientacja związana z obozem narodowym, była to orientacja prorosyjska, związana z Romanem Dmowskim. Ona zakładała odwrotną sytuację, że największym niebezpieczeństwem dla polskości, największym wrogiem Polski są Niemcy, a więc należy tutaj poprzeć w tej zbliżającej się wojnie Rosję i dążyć do tego, żeby na początku zjednoczyć wszystkie ziemie polskie w ramach zaboru rosyjskiego, a następnie już jako będąc silniejszym organizmem wywalczyć sobie daleko idącą autonomię, a później w konsekwencji również niepodległość. Nasze miasto, Biłgoraj, zostało oswobodzone na początku listopada 1918 roku, a miejscowi działacze Polskiej Organizacji Wojskowej dokonywali rozbrojenia żołnierzy austriackich. W 1919 Biłgoraj stał się jednym z powiatów województwa lubelskiego. W mieście swojej siedziby miało wiele instytucji publicznych oraz dekanat rzymskokatolicki skupiający 10 parafii. Tegoroczne uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyło składanie kwiatów przez oficjalne delegacje.